Dziękuję, pani marszałek. Szanowne panie posłanki i panowie posłowie, panowie ministrowie, nie oczekujemy od was, że będziecie idealni, bo nie będziecie. Ale oczekujemy od was tego, że każda inicjatywa podejmowana przez rząd będzie podejmowana z dobrym zamiarem. Chylę czoła przed Polkami, przed Polakami, którzy otworzyli swoje serca i przyjmowali uchodźców wojennych w swoich domach. Ale dziś Polki i Polacy muszą mieć pewność, że każde działanie polityków, którzy tworzą prawo, każde działanie polityków w tak trudnej sytuacji, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, będzie w dobrej wierze. I apeluję o to, żeby nie pojawiały się więcej takie zapisy, jakie się pojawiły o bezkarności, bo to podważa zaufanie do najważniejszych osób w państwie, które tworzą to prawo. Taka sytuacja już się nie może pojawić, bo brak zaufania będzie powodował jeszcze bardziej zwiększony lęk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.